Witam wszystkich serdecznie. Tak się wydaje, o co tutaj chodzi, ale już tłumaczę. Mamy panele fotowoltaiczne, które są zamontowane pionowo na ścianie. Jest tutaj takich segmentów aż 4. No i jak widać, poziom dolny paneli z tujami się już nie dodaje. Tutaj jak mi się uda to trochę odkopać, może będziecie widzieć, gdzie było to wstępnie przycinane, ale jest to za mocno, dużo za mocno przerośnięte. I tutaj mam przygotowane narzędzia, którymi będę pracował. Takie no, większe nożyce, bo są grubsze gałęzie i muszę to wszystko poprzykracać. Zejdę sobie na dół, żeby złapać perspektywę. Może nie widać, co tu się dzieje dokładnie. Mam nadzieję, że będzie widać. Tam są ślady, gdzie to było prędzej obcinane. To przerosło. Niestety kilka lat sobie odpuściłem. To dość ostro przerosło. A tutaj są pozostałe sekcje. No i tak samo, tutaj wszystko przerośnięte. Przez co mamy bardzo mały uzysk z tej sekcji. Tutaj wszystko jest poprzerastane. A idzie zima powoli. Więc muszę to porobić, żeby w te gorsze miesiące mieć jakiś uzysk. Zbiorę się do roboty i zaraz jeszcze będę wrzucał jakieś zdjęcia, jak to jest porobione, bo temat też jest skierowany do Keniego, bo chcę zrobić pionowe montaże, to pokażę mniej więcej, jak ja to rozwiązałem, żeby nie trzeba było popełniać błędy, lepiej się uczyć na czyjś, więc zaraz zdjęcia i będziemy coś działać. Kilka godzin później, jak widać, coś widać. Jest różnica, jest powycinane tego dużo, co prawda tutaj mnie jeszcze czeka wycinanie, ale to już w przyszłym roku większa robota. Tutaj troszeczkę zostawiłem sobie jeszcze, bo to już tak nie rzutuje, bo słońce akurat mamy gdzieś tam, a w najkrótszy dzień się gdzieś kończy tu i to tutaj i tak nie będzie nasłonecznione. I tu teraz widać fajnie, jak cień pada. Jak na szczęście wyszło słońce, żeby pokazać, jak to wygląda teraz w praktyce, te przecinanie. I tu jesteśmy idealnie, powiedzmy, ustawieni. Zaraz się ustawię tutaj drabiną, pokażę, jak wygląda mocowanie w praktyce, czy jakieś zdjęcia w międzyczasie. Nie wiem, kable nie chce mi się poprawiać, powiem szczerze. Jestem dojechany jak koń po westernie. Było tej roboty dużo. Będę wrzucał zdjęcia w międzyczasie, prawdopodobnie jak kubka urosła z urobkiem, nazwijmy to tak, a w międzyczasie ustawiałem się tutaj. A więc tutaj mamy dolne mocowanie sekcji pionowej i zaraz pokażemy, jak to mniej więcej jest zrobione w praktyce, jak to się trzyma. Mamy tutaj odstęp, taki, no, prawie rękę idzie włożyć. Głównie chodzi o to, że w razie W, tutaj mam właśnie sekcję zabezpieczającą wciśniętą. Nie wiem, czy będzie widać. Sekcja zabezpieczająca jest tutaj wciśnięta. I co? Jest to w miarę stabilne, w miarę. Tak spróbuję, żeby było widać. Trochę to pływa, jakby nie było, bo jest kilka błędów. Dopiero później się skapłem, że tutaj powinna być szczelina. Tak obstawiam, że jakby się zrobiło 5 mm, to by było całkowicie spoko, bo panele jak się nagrzeją, mogą pracować, ale jak widać, instalacja jest dość elastyczna, więc jakieś naprężenia mają gdzie ujść, bo na dole jedno mocowanie, drugie. Na górze tak samo jest jedno, drugie. Podobnie jest zrobione tutaj, na tym poziomym. Tak samo jak tam dalej. Jest jedno mocowanie.
po kątownik. Do kątownika jest przystosowany taki sam kątownik z dziurką na samym końcu, jak najlepiej, żeby później wiertarką szło wjechać. I tak samo jest tutaj zrobione. Jak to się mówi, bez żadnej specjalnej techniki, dwa kątowniki jechane, spawy poprzetapiane, kilka razy pomalowane, bo to już chyba wisi z dobre 5-6 lat. Panele sobie dają radę, nigdy nie myłem od montażu. No przed montażem je przetarłem, ale to było tylko tyle, co je przetarłem i finito. Tak samo tu. No wiadomo, zmęczone życiem panele używane. One w ostatnich latach zostały takich kolorów. Prawdopodobnie te kilka lat temu, co był ten dupny upał, co przysmażył wiele instalacji. Niestety te też oberwały. Dobra, co tutaj więcej mówić? Jest to proste, dwa kątowniki z góry w dołu, przyspawane, takie coś, taka zetka zrobiona, że można przyczepić. Tutaj jeszcze został z ostatniego montażu haczyk, bo po prostu podwiązałem jeden koniec, drugi koniec, przewiązałem liną, tutaj przewiązałem, tam przewiązałem, tutaj był kołowrotek, linka, wciągło się do góry, złapało się za jedno, postawiło się poziomnice i gotowe, nie? Dlatego jedna i druga sekcja jest prawie, że na oko idealnie zrobiona. Co widać, że to się lekko zwisło, no bo nie zostawiłem tej szpary, ale z racji, że to jest elastyczna konstrukcja, nie ma problemu większego. Dobra, nie naciągam. Cały dzień roboty, widać jakieś efekty. Tak zaglądałem na przetwornicę, jak miałem pauzę i cały czas pracuję, więc widać, że jest dużo więcej produkcji. No i teraz tutaj już zaczyna zacienienie wchodzić, bo słońce pomału zacznie zachodzić, no i też troszeczkę to jest za wysoko. No ale poprzycinałem, tutaj nawet widać stare przycięcia. Mam powiedzmy na wysokość drabiny. Dobra, tyle w temacie. Jeszcze tam zdjęcia w międzyczasie jakieś pokażę, ile tego wszystkiego nazbierane było. Jakby były pytania, śmiało pytajcie. Do zobaczenia. Cześć.